Już niebawem czekają nas duże zmiany w zasiłkach wypłacanych przez zakład ubezpieczeń społecznych. Jedna z nich dotyczy chorobowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy nie stracą tak jak to było dotychczas prawa do tego zasiłku z powodu spóźnienia w opłacaniu składki. Otrzymają zasiłek chorobowy nawet wówczas jeśli składka została opłacona po terminie. W takiej sytuacji tracił prawo do zasiłku. Mógł zwrócić się do ZUS z wnioskiem o przywrócenie terminu płatności składki. I takich wniosków co roku dostawaliśmy ponad 150 tysięcy w całym kraju. Od nowego roku nie będą już potrzebne. Zasiłek mogą otrzymać także osoby zalegające ze składkami do zus -u. W przypadku osób, których niezdolność do pracy powstała w okresie, gdy miały zaległe składki, Nowe regulacje pozwolą otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego po spłacie tego zadłużenia. Będą miały na to te osoby pół roku. Nie będzie natomiast przeszkodą wypłacie świadczeń, zadłużenie wynoszące maksymalnie 1% minimalnego wynagrodzenia. Kolejna zmiana będzie dotyczyć zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu. Jego wysokość wzrośnie z 70 do 80%. Obecnie jest niższą od standardowej stawki, wynosi co do zasady 70% wynagrodzenia. Od nowego roku wzrośnie do 80% podstawy wymiaru zasiłku. Według nowych przepisów po ustaniu ubezpieczenia będzie można pobierać zasiłek chorobowy do 91 dni. Ta zasada nie będzie dotyczyć osób chorujących na gruźlicę lub niezdolnych do pracy z powodu ciąży. ZUS przypomina także, że osoba, której skończył się zasiłek, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje ono przez maksymalnie 12 miesięcy. Ważna zmiana dotyczy również kobiet posiadających prawo do zasiłku macierzyńskiego. Od stycznia uzyskają go również kobiety, którym w czasie ciąży ustało zatrudnienie z powodu śmierci pracodawcy. Oznacza to, że kobiety w ciąży, które stracą umowę o pracę w związku ze śmiercią pracodawcy, będą zabezpieczone w taki sam sposób jak te, których pracodawca uległ likwidacji bądź upadłości. Zmian w zasiłkach jest więcej. Osoby zainteresowane zapraszam na naszą stronę internetową. Tam znajdą szczegółowe informacje na ten temat. A wszelkie zmiany przepisów dotyczących wypłacania przez zakład ubezpieczeń społecznych zasiłków będą obowiązywać od stycznia 2020 roku.